On nawet, słuchajcie, na grzbiecie dłoni wygląda na ciemniejszy niż na twarzy. Powiem Wam, że po przypudrowaniu wygląda to wszystko naprawdę pięknie, gładko, zgrabnie i powabnie. Okej, zobaczmy. Siemano kochani, witam Was bardzo serdecznie. Już na wstępie zaznaczę, że dzisiejszy odcinek myślę będzie dość kolorowy, przynajmniej po tym co widzę na moim biurku makijażowym. Oprócz tego myślę, że będzie też dość ciekawy, dlatego że przetestuję kilka kosmetyków, które w przestrzeni internetowej nie zostały jeszcze zbyt mocno wyeksploatowane. Takie jak na przykład podkład NYX Bare With Me Blur w odcieniu 02 Fair. Ja słuchajcie, dorwałam go na stronie internetowej lyko.pl. Niestety w żadnej drogerii stacjonarnej go jeszcze nie spotkałam i nawet wydawało mi się, że on jest dostępny na razie gdzieś za granicą, ale na Lyko możecie go dostać i to ma być, słuchajcie, średnie krycie i matowe wykończenie, takie wygładzające, więc jestem bardzo ciekawa, jak zgra się też z tym moim ulubionym korektorem z tej samej serii, także zaraz to sobie zbadamy. Oprócz tego mam takie, słuchajcie, stemple do brwi. Udało się pierwszy raz reklamie facebookowej naciągnąć mnie na zakupy, ale z kolei widziałam, że w Rossmanie też jest coś bardzo podobnego dostępnego. Także ja kupiłam z jakiejś, wiecie, stronki facebookowej, ale podobną rzecz znajdziecie stacjonarnie. Zobaczymy, czy to w ogóle jest cokolwiek warte. Kosztowało mnie to jakieś, myślę, 50 zł, może troszkę mniej, ale z przesyłką zapłaciłam właśnie mniej więcej tyle. No i zobaczymy, mamy tutaj jakiś taki stempel i słuchajcie, kilka takich szablonów do brwi. Jestem ciekawa, czy będę w stanie którykolwiek z tych szablonów dopasować do kształtu moich prywatnych brwi, bo one nie są zbyt duże, nie są też zbyt szerokie. No zobaczymy. Trochę tego tutaj jest, nawet jeszcze zestawu nie rozpakowałam, także zrobię to razem z Wami. Sprawdzimy też nową kolekcję Paese we współpracy z Krzyszkowską. I mamy tutaj, słuchajcie, dwa bronzery, myślę, że jeden chłodniejszy, drugi cieplejszy, trzy róże do policzków oraz rozświetlacz, także jestem ciekawa tych produktów. Szczerze przyznam, że ja wiem, że one już w internecie hulają, ale ja nie natknęłam się jeszcze na żadną konkretną rolkę czy film, w którym byłyby solidnie przetestowane, także jestem ciekawa, jak mi się sprawdzą. Swoją drogą Paese wysłało mi paczkę PR-ową, ale ja też, nie będąc świadoma, bo byłam teraz w trakcie remontu, zamówiłam wszystkie te produkty i z Kokolita, i z Ezebra, bo nie wszystko było dostępne w tych różnych sklepach jednocześnie, także mam, słuchajcie, cały zestaw tych produktów zdublowany, więc mam nadzieję, że się sprawdzi. Jak się sprawdzi, to może zrobię jakieś rozdanko. A powiedziałam, że będzie kolorowa, dlatego że mam również do przetestowania takie nowe eyelinery z NYXa. Ja już mam je w dwóch kolorach, bo kupiłam je sobie prywatnie, ale również doszła do mnie paczka z innymi kolorami, także dzisiaj myślę, tymi właśnie eyelinerami się pobawimy i zobaczymy, w szczególności kolory, których jeszcze nie sprawdzałam, jak po prostu będą wyglądać na moich oczach. Także jeżeli jesteście zainteresowani tematem, to koniecznie ze mną zostańcie. Zaczynamy! I makijaż zacznę oczywiście od podkładu, o którym przed chwilą Wam wspomniałam. Wzięłam kolor 02, ale nie wiem, czy nie mądrzej byłoby wybrać 01. Chociaż wiecie, ja jestem teraz raz w samoopalaczu, raz bez, więc myślę, że to było takie rozsądne podejście wybrać 02. W każdym razie ona ma sporo takich różowych, ale powiedziałabym bardziej brzoskwiniowych tonów. No i jest to podkład bardzo kremowy w konsystencji, lekko jakby też tłustawy. I wyłożyłam go na grzbiet dłoni zdecydowanie za dużo, ale zobaczymy, jak z kryciem. Ma być podobno średnie. O niej, na twarzy widzę, że kolor będzie dla mnie ok, nawet może ciut za jasny, bo twarz mam trochę bardziej taką, wiecie, buraczaną, zaczerwienioną w porównaniu do szyi, która ma jednolity kolor. No ale myślę, że właśnie z szyją fajnie się zgra i w opakowaniu on wyglądał w sumie na ciemniejszy. On nawet, słuchajcie, na grzbiecie dłoni wygląda na ciemniejszy niż na twarzy. Kurczę, i to już mi się kojarzy z jakimś podkładem z NYXa. Był taki jeden tłustawy podkład jakiś czas temu, on został chyba wycofany ze sprzedaży. I właśnie tutaj troszkę mam takie déjà vu, jakby to był ten sam produkt, tylko w nowym opakowaniu, pod inną nazwą. Całe szczęście w trakcie rozcierania on traci tę swoją tłustość i już nie wygląda tak przerażająco jak na grzbiecie dłoni. Okej, podkład nałożony i powiem Wam, że czuję się trochę jak duch. On zupełnie inaczej wyglądał na grzbiecie dłoni niż na twarzy. Zwykle zdarza się tak, że podkłady na grzbiecie dłoni są jaśniejsze i aplikowane na twarz robią się ciemne czy pomarańczowe. Tutaj jest zdecydowanie odwrotnie, no ale nie przeszkadza mi to jakoś bardzo, bo po prostu zaraz wymodeluję twarz i wszystko wróci do normy. Zatem teraz skorzystam z korektora
Nyxa Bear With Me i zobaczymy, jak to się wszystko scali. Jeśli chodzi o korektor, to zdecydowałam się dzisiaj nałożyć odcień Fair, który jest najjaśniejszy w gamie. Jeśli chodzi o podkład, no to tutaj mamy 0,2, więc wydaje mi się, że jeszcze jeden jaśniejszy był dostępny, ale już teraz trochę zgłupiałam. W każdym razie wydaje mi się, że te kolory będą ze sobą fajnie korespondować i faktycznie tutaj stopień jasności się zgadza. Okej, kochani, korektor nałożony, więc od razu Wam powiem, jakie są moje pierwsze wrażenia. Podkład faktycznie jest średnio kryjący. Ja widzę nadal przebijające piegi, ale za to fajnie poradził sobie z wyrównaniem jakichś, wiecie, zaczerwienień, popękanych naczynek. Zgrał się też z korektorem, także tutaj wszystko się zgadza. I przechodzimy już do bronzerów. Są dwie propozycje, tak jak myślałam. Jedna chłodniejsza i chyba ciut jaśniejsza, druga cieplejsza. I mamy tutaj do czynienia z Tan Kissed 01 oraz Tan Kissed 02, więc na jednym poliku nałożę chłodniejszy, na drugim cieplejszy, żebyśmy mogli sobie je porównać. Konsystencja wydaje się być dość kremowa, ale to też nie jest taki, wiecie, żywy tłuszcz. Więcej w nim pigmentu niż tłuszczu, to zdecydowanie. Więc ja takie konsystencje z powodzeniem mogę aplikować pędzlem, chociaż i tak na koniec będę doklepywać się gąbeczką. Nie jest też zbyt mocno napigmentowany, nie da się nim zrobić krzywdy. I tak jak widzicie, mogę go sobie dobudowywać. Ja nie chciałabym dzisiaj przesadzać. Tym bardziej, że jestem dosyć jasna globalnie, więc nie chcę też zbyt dużych kontrastów. Doklepany gąbeczką wygląda jeszcze bardziej subtelnie i myślę, że naprawdę ładnie zgrywa się z odcieniem mojej karnacji, nawet tak bardzo dzisiaj rozjaśnionym. Zobaczymy, czy tak dobrze będzie również w przypadku tej cieplejszej propozycji, no bo jestem dzisiaj dość wręcz sina, bym powiedziała. No ale zobaczymy, może ocieplę karnację bez uszczerbku na makijażu i bez, wiecie, takich zbyt dużych odcięć. I tutaj automatycznie ręka leci mi trochę wyżej, bo jakby jest to dla mnie od razu idealny odcień do ocieplania karnacji, nie tyle modelowania i konturowania. I troszkę, nie ukrywam, gryzie się z tak jasnym podkładem, ale po doklepaniu myślę, że będzie ok. No przyznam Wam, że na ten moment bardziej podoba mi się ta chłodniejsza wersja, więc w momencie, kiedy jestem tak blada jak dzisiaj, no to faktycznie lepiej zgrywa się z moją twarzą taki chłodniejszy odcień bronzera, ale cieplejszy też nie jest ani zbyt pomarańczowy, ani żółty, ani nie ma jakichś dziwnych ceglanych tonów, także uważam, że tutaj odcienie naprawdę fajnie wyważone i też konsystencja tych bronzerów jak najbardziej mi odpowiada. I przechodzimy, słuchajcie, do różu. Mam aż 3 propozycje i ja zawsze w takich momentach mam dylemat, który dokładnie przetestować, bo mam tylko 2 policzki, ale tak się zastanawiam, czy tego trzeciego nie nałożyć po prostu na nos, żebyśmy mieli pełną gamę, pełną tęczę stworzoną właśnie z tych 3 odcieni. I myślę, że zacznę od tego cieplejszego na cieplejszym policzku, to jest dokładnie róż w odcieniu Kissed 02. I użyję tego samego pędzelka, oczyszczę go sobie po prostu z resztek bronzera. I przechodzimy do różu. Tutaj konsystencja wydaje się być ciut bardziej kremowa. O tak, to też widać po pigmencie, że jest to produkt trochę bardziej kremowy, więc szybciej się przykleja do twarzy. Ale jeśli chodzi o intensywność tutaj tego pigmentu, to ja się jej nie obawiam. Tak jak zwykle bywa, kiedy przypudruję twarz, to róż traci jakieś 40-50% intensywności, także nałożę go nawet troszkę więcej. Inaczej wyglądałaby sprawa, gdybym w ogóle nie planowała pudrować twarzy, no to wtedy bym to jakoś bardziej wyważyła. I tak prezentuje się ten róż na policzku, nałożony dość hojnie, ale też jeszcze nie przesadnie, bo starałam się go rozetrzeć, doklepać gąbeczką. Myślę, że ma taki dość soczysty, ciepły odcień, fajny teraz wakacyjny, w szczególności do cieplejszych makijaży i myślę, że będę z niego korzystać. No a z drugiej strony nałożymy coś skrajnie chłodnego z tych 3 odcieni, czyli odcień Kissed 03. On wygląda tak, to jest taki, powiedziałabym, cukierkowy róż. Burczy mi w brzuchu, niczego nie zjadłam przed nagraniami, także możliwe, że będziecie słyszeć, co tam się u mnie dzieje. Tutaj słuchajcie, cukierek landryna. To jest taki kolor kojarzący mi się ze świnką Pepą. Oczywiście nie mam tutaj niczego złego na myśli, tylko jest po prostu dość chłodny. Lecz znowu gąbeczka pozwala mieć nad tym trochę większą kontrolę, więc rekomenduję dla subtelniejszego efektu właśnie korzystanie z tego narzędzia. Okej, róże nałożone i myślę, że tutaj zdecydowanie widać różnicę pomiędzy chłodem różu po lewej stronie, a ciepłotą tego brzoskwiniowego. Czasami bywa tak, że marki wypuszczają serię różnych różów do policzków i niby one się różnią tonacyjnie, ale na policzkach w sumie nie ma zbyt dużej różnicy, nawet kiedy zestawię je obok siebie. Tutaj
no nie można mieć wątpliwości, że mam na policzkach zupełnie dwa różne róże. No dzisiaj ogólnie przy aż tak rozjaśnionej cerze, jak mam teraz, no to wolę chłodniejszą stronę, ale z cieplejszej na pewno też będę zadowolona, w szczególności kiedy nałożę dopasowany do mnie podkład. Za to kolor 01 jest czymś pomiędzy brzoskwinią, a właśnie chłodem różu. Powiedziałabym, że jest to też odcień najbardziej stonowany. Zresztą zestawię Wam je obok siebie i myślę, że zobaczycie, że ten środkowy jest najbardziej przygaszony. Ma w sobie takie nuty, powiedziałabym, dojrzałego jabłka. I ja go widzę w takich trochę bardziej zgaszonych makijażach, jesienną porą, albo w makijażach typu grungy, albo w makijażu typu Wednesday Addams, wiecie o co chodzi. To sobie zrobiłam plamę teraz. Jest bardzo intensywny, ale zobaczmy, czy jesteśmy w stanie zejść z tej intensywności, doklepując gąbeczką. Tak, chociaż myślę, że najlepiej sprawdziłby się do grzbietu nosa ten brzoskwiniowy. Wiadomo dlaczego, dlatego że wtedy nos wyglądałby na lekko opalony, a w tym przypadku po prostu widać, że mam na nim róż. No ale powiedzmy, że to jest takie bardziej koreańskie podejście w tym przypadku. I myślę, że z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że nie musicie obawiać się tych produktów do modelowania, dlatego że jesteście nawet z dużej, intensywnej plamy w stanie wyjść z twarzą i ją porządnie doklepać, tak jak zresztą zrobiłam tutaj z moim nosem. Już nie widać, że było tego pigmentu aż tak bardzo dużo, bo on też się, wiecie, od razu nie wgryza, nie wżera w podkład, tylko cały czas jest plastyczny. Jednocześnie niezbyt tłusty, także fajna konsystencja, naprawdę fajna. I przechodzimy już do ostatniej ciekawostki w temacie modelowania twarzy i marki Paese, czyli rozświetlacza, który, słuchajcie, był wyprzedany i na Ezebra, i na Kokolita. Ja go zamówiłam bezpośrednio ze strony Paese, no i też dostałam paczkę, tak jak Wam wspominałam, także mam te produkty zdublowane. Prezentuje się tak, jest dosyć jasny, jestem ciekawa. O, i powiem Wam, że on jest najbardziej tłusty. Nawet ma na sobie takie kropeleczki tłuszczu na wierzchu. Trochę ten glow jest taki perłowy, dużo w nim perły. I też pigmentacja tego produktu, jak na kremowy rozświetlacz, jest dość duża, więc jeżeli lubicie klimaty a la Becca Moonstone, w szczególności ten kremowy, to myślę, że może być to fajny dla Was zamiennik. Mi w sumie ten efekt perłowości się podoba, bo też wygładza policzek, nie podkreśla, tak wiecie, jakichś rozszerzonych porów, czy też niedoskonałości, które na tych policzkach czasami się pojawiają. No i też nie ma w sobie aż takiej tłustości, bo wiele tego typu produktów jest bardziej tłustych niż błyszczących. Pora przypudrować twarz. Skorzystam z pudru, którym mocno ostatnio eksploatuję, czyli AA Wings of Color Dust Matte. Ja go nakładam też pod oczami, bo jest taki bardzo mięciutki, w konsystencji nieobciążający. Też pięknie bluruje twarz, także wzmocni działanie podkładu, który, powiem Wam, że z porami naprawdę całkiem fajnie sobie poradził. Staram się jedynie nie pudrować tak mocno przestrzeni samego rozświetlacza, ale przestrzeń bronzera i różu jednak lekko pudrem musnę, bo chciałabym mieć tę przestrzeń również dobrze utrwaloną. No powiem Wam, że po przypudrowaniu wygląda to wszystko naprawdę pięknie, gładko, zgrabnie i powabnie. W szczególności policzki i ten policzek. Tak bardzo mi się podoba. Jest po prostu... No, wygląda to tak, jakbym się z takim urodziła i wcale bym się nie obraziła, gdybym mogła się budzić w takim makijażu codziennie rano, nie musząc się malować. No wygląda to przepięknie. Cieplejsza strona, no troszeczkę mniej koresponduje z resztą makijażu, ale też jest bardzo ładna, bo troszeczkę ostudziłam intensywność tej brzoskwini właśnie pudrem. No i wygląda to naprawdę apetycznie. Przejdźmy teraz do tych stempli do brwi. Jestem ciekawa, co z tego wyjdzie. Obawiam się, że może być różnie. I w tym zestawie facebookowym, który kupiłam, mamy taki gąbeczkowy stempel. Tak mi się wydaje, że to jest właśnie stempel, którym będę za chwilę te brwi odbijać. Oczywiście szablony, które mają mi w tym pomóc, oraz takie, wiecie, chińskie czesadełko, którym mogę sobie te brwi przed makijażem wyczesać. Także zrobię to teraz, żeby pozbyć się pudru, który mi się na nich osadził. Szablonów jest, słuchajcie, cała masa, więc mam nadzieję, że coś wybiorę. Więc potrzebuję chwili, żeby się nad tym zastanowić, który kształt będzie dla mnie odpowiedni. No ten zbyt toporny, zbyt duży, zbyt szeroki, czyli 01. Może ten? Szczęśliwa trzynastka? No nie, też turbo długi. No ale widzę w nim jakiś potencjał, więc odłożę go na bok. 02 jest dość zgrabny. O, o, o! Tutaj myślę, że blisko. 14 totalnie nie mój vibe, zobaczcie. Dziwnie by to wyglądało. Może do jakiegoś, wiecie, makijażu artystycznego. 03 też taka dość prosta ta brew i toporna. No wiecie, żeby taka brew wyglądała dobrze, to po prostu naturalnie musimy mieć taki kształt, a ja nie będę sobie takich na siłę rysować. Kolejne, czy ja tutaj widzę jakiś potencjał?
chyba ta 0,2 jest najsensowniejsza, ale plus za to, że faktycznie wybór tych szablonów jest dosyć duży, więc no, myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. I są też takie bardziej właśnie kanciaste kształty, widzicie? Okej, przejrzałam wszystkie te kształty, jednak 0,2 jest najbliżej mojego kształtu brwi, przynajmniej tak mi się wydaje, więc właśnie to spróbuję sobie występlować. Biorę ten produkt, już nie pamiętam ile odcieni było dostępnych, no ale oczywiście starałam się wybrać taki, który będzie najbliżej. Chociaż on nie jest tutaj oznaczony, co to jest dokładnie za kolor, ale trudno, dam Wam znać w opisie. No i co, przykładam i stempluję. Trochę się boję, że zrobię to jakoś, wiecie, krzywo. A jazda zacznie się przy drugiej brwi, żeby to było równo. Okej, zobaczmy. Oh my god! Wyglądam trochę jak z tym tatuażem do brwi z L'Oreala. Tyle, że to nie jest tatuaż i nie będę tego zdrapywać. A, dosyć ciemne to. I jednak miejsca, gdzie jest skóra, a nie ma włosków, pozostały jaśniejsze, są prześwity. Średnio to widzę, moi drodzy, średnio to widzę. Od razu jednak przejdę do drugiej brwi i dopiero wtedy będę to ewentualnie ratować korektorem, bo boję się, że jak wiecie, wyczyszczę tę moją lewą brew od razu, to później nie złapię konkretnego kształtu po drugiej stronie. Okej, zaczynamy. Czy ja mogę zacząć, czy ja nie mogę zacząć? Nie mogę zadzierać brwi, bo one wtedy zmieniają swój kształt. Okej, chwila prawdy, czy to jest równo? Za bardzo. Dlaczego są w ogóle tutaj dwa różne kształty ostatecznie mi powstały? Widzicie, tutaj jakoś jest płasko, tutaj jest bardziej kanciaście. O rety. O rety. Nie wiem, czy ja to jestem w stanie odratować teraz, szczerze Wam przyznam. Spróbuję użyć czesadełka z Eveline. A, jeszcze resztki mojej laminacji stawiają mi te brwi do pionu. A to jest swoją drogą laminacja, ta z Rossmana za kilkanaście, kilkadziesiąt złotych. I nadal ona mi się, słuchajcie, skubana całkiem nieźle trzyma. Wyczeszę te brwi i zaraz będę miała bardzo dużo czyszczenia korektorem. Bardzo dużo. A zobaczcie, ten produkt przeczesany wyczesuje się z miejsc, gdzie mam samą skórę, nie mam włosków. A, to była zła decyzja i chyba zły zakup, albo ja po prostu nie potrafię z tego korzystać. Ale to miało mi jakoś makijaż brwi ułatwić, a wręcz utrudniło. Ja część tego stempla w ogóle będę musiała wyczyścić się go pozbyć, no bo wygląda to fatalnie. Nie wiem, może to kwestia tego, że ja mam po prostu włoski i łatwiej byłoby mi, gdybym tych włosków po prostu nie miała. Są osoby, które nie mają zbyt dużo włosków na brwiach i wtedy taki stempel może być prawdopodobnie zbawienny. Ale w moim przypadku mam wrażenie, że to nie ma po prostu szansy zadziałać. Już teraz jestem o tym przekonana. I tak będę musiała, wiecie, dorysować jeszcze jakieś luki i dopracować te brwi standardowymi produktami, których używam na co dzień, więc to dla mnie żadne ułatwienie. Dajcie mi znać, czy korzystacie z takich rozwiązań. Jeśli tak, to jak Wam się to sprawdza i ewentualnie, czy macie na to jakieś swoje sposoby i patenty. Okej, moi drodzy, skorzystałam jeszcze z kredki, żeby powypełniać luki i doprowadzić te brwi no, do jakiejś harmonii, ale nadal wyglądają jak dorodne plemniki. Postaram się przeżyć jakoś z tymi brwiami dzisiaj. Mam nadzieję, że Wy również dotrwacie do końca tego odcinka, pomimo tego, że będę mieć na twarzy coś takiego. Nakładam żel do brwi z Got2b. No i jakoś pchamy ten wózek. Okej, kochani, w międzyczasie bardzo basicowo wymodelowałam sobie oko. Skorzystałam z paletki marki Claressa Golden Hour. Ja jeszcze z niej nie korzystałam, mimo tego, że miałam ją wrzuconą do, wiecie, mojej szafki makijażowej z nudziakowymi paletkami. Skorzystałam z tego jasnego beżu pod łukami brwiowymi i z tego brązu i ciuteńki, dosłownie tego, powiedziałabym, pudrowo-różowego, ale lekko herbacianego tonu. No i powstało coś takiego. To jest fajny fundament pod to, co chcę teraz zrobić, bo będziemy bawić się, przypomnę Wam, eyelinerami z NYXa. I słuchajcie, szukając ostatnio inspiracji na makijaże, natknęłam się na coś takiego i mam ochotę odtworzyć ten makijaż po prostu. Niestety nie wiem, czyj to jest makijaż. Jeżeli znacie tę twórczynię, to dajcie mi znać na dole w komentarzu, ja ją chętnie podepnę. Zrobiła taki fajny kształt, trochę a la motyl, ale nie aż tak bardzo oczywisty.
I też wydaje mi się, że wśród tych odcieni eyelinera z NYXa znajdę takie, które pozwolą mi ten makijaż faktycznie dosyć dobrze i godnie odwzorować. Co prawda wśród tych wszystkich eyelinerów z NYXa nie mam czerwonego, jest za to taki brązowy, rudy, także zamiast czerwonego użyję właśnie tego brązowego. Nie będę prawdopodobnie najbardziej rozmowną osobą teraz, bo tutaj muszę być dosyć precyzyjna. Okej, starałam się zrobić to względnie symetrycznie, ale znowu mamy sytuację, że wygląda to jak rodzeństwo, ale z innej matki i z innego ojca. W każdym razie przejdę już do kolejnego odcienia. Mam tutaj taki dosyć intensywny niebieski. W porównaniu z tym pastelowym niebieskim, który już miałam w swoich zbiorach, jest ciemniejszy, intensywniejszy w barwie. I nim zrobię sobie kolejną warstwę tutaj troszeczkę poniżej. I to, co ja bardzo lubię w tych eyelinerach z NYXa, w tej nowej wersji, bo już kiedyś były dostępne NYX Vivid Brights, natomiast tamte były dość suche i szybko pękały, to że tutaj, jeżeli nałożycie tego eyelinera nawet trochę więcej i jest go tutaj nawalone grubą warstwą, to nadal on jest taki lateksowy w odczuciu, nie suchy, więc też tak nie pęka i nie kruszy się. Dobra, kochani, drugi kolor za mną i to, co zauważyłam, bo jeszcze aż tak intensywnie nie pracowałam z tymi eyelinerami z NYXa, to fakt, że mają naprawdę turbo pigment i kiedy potrzebowałam sobie coś wyrównać na tej czerwieni pod spodem, to śmiało mogłam to zrobić od razu tym niebieskim eyelinerem, bo on ma 100% krycie. Także przejdę teraz jeszcze do żółtego i zrobię trzecią warstwę. Okej, kochani, misja zakończona i to nawet względnym sukcesem. W międzyczasie wytuszowałam rzęsy, dokleiłam sztuczne. W ogóle chciałabym Wam rekomendować bardzo fajną maskarę. Pierwszą od dawna z Maybelline, która mi się sprawdza i to jest The Falsies Super Real. Ona mi się nie osypuje, bardzo fajnie, teraz tego nie zobaczycie, bo już głupia, dokleiłam sztuczne zamiast Wam pokazać efekt. Fajnie rozdziela rzęsy, fajnie je wydłuża, mimo tego, że od kilku dni, od kilku nawet już dobrych tygodni nie używałam odżywki, to mam takie wrażenie, wow, jakie te rzęsy są długie. No teraz tego nie zobaczycie, ale naprawdę nie osypuje się, nie odbija, także jestem pod wrażeniem, bo zwykle maskary Maybelline, oprócz jednej z serii z pumą, była taka też fioletowa maskara, no to zwykle one mi się odbijają i osypują, no a tutaj ten problem nie występuje, także naprawdę jest ekstra. No i tak prezentuje się gotowe oko. Troszeczkę brakuje mi jakby jakiegoś błysku, także użyję czegoś, czego jeszcze nie używałam. To jest taki cień w kremie z Eveline. To jest dokładnie Flower Garden 2-in-1 Eyeshadow Highlighter i ma być to zarówno rozświetlacz i krem w płynie w jednym. Także wyłożę sobie odrobinkę tego produktu na grzbiet dłoni i wklepię palcem na sam środek powieki. No jest taki troszkę przeźroczysty, ale ma w sobie większe drobinki. To nie jest vibe rozświetlacza kremowego Spa Eze, który jest perłowy po całości. Tylko tutaj mamy drobinki brokatu. No nie jest to co prawda taki bardzo intensywny, równomierny pigment, ale jako taki topper myślę, że fajnie może się sprawdzić i on zastyga. I skoro makijaż oczu mamy już za sobą, to przejdźmy do kolejnej ciekawej ciekawostki, jaką jest woda, a właściwie tint w postaci wody, dokładnie Water Lip Stain. Jest to produkt marki Clarins. Zmyłam olejek z Golden Rose, który miałam na ustach dotychczas, dokładnie Strawberry Tint Lip Oil, bardzo Wam go polecam. No a tę wodę mam w kolorze 04. Zobaczmy, czy jest to intensywne, czy faktycznie barwiące, czy faktycznie kiss proof, czyli odporne na całusy, czy zastygnie i czy zabarwi usta na stałe. Jaki to jest ciemny kolor, ale bardzo ładny. Faktycznie jak taka woda. I coś czuję, że to jest troszkę jak w przypadku lip stainów, a właściwie lip blushy z Huda Beauty, że to odparuje i będzie trzeba nałożyć na jakiś błyszczyk docelowo. O, rety, to nawet może bardziej wysuszać usta, bo już czuję się trochę tak, jakbym smarowała usta spirytusem. Mam nadzieję, że to będzie tego warte. No ale kolor imponująco intensywny. I co prawda, słuchajcie, doklepałam to paluchem po ustach i zobaczcie, jak mi to zabarwiło opuszki palców. Staram się to teraz zmyć i nie mogę, ale to dobrze wróży, jeśli chodzi o makijaż ust. Pozwolę temu troszkę odparować. I usta właściwie robią się suche i takie wręcz lekko spierzchnięte. I za chwilę zaaplikuję na to właśnie ten olejek z Golden Rose. Okej, przechodzimy do olejku. O rety, jakie soczyste się te usta zrobiły od razu. No zobaczymy, jak mi się to utrzyma dzisiaj w ciągu dnia, dlatego że planuję zaraz zamówić sobie jakąś pizzę i nie będę się oszczędzać. No powiem Wam, że efekt bardzo mi się podoba. Ja właśnie takiego soczystego koloru w postaci stainu poszukiwałam ostatnio przez dłuższą chwilę. No te lip blushy z Hudy są fajne, ale one wszystkie mają
stłumione kolory, a tutaj mamy do czynienia z taką faktycznie soczystą wiśnią i jestem zakochana. Także makijaż na ten moment mogę już uznać za skończony. Mamy godzinę 18:19. Wiem, moi drodzy, jest dosyć późno, ale też dzisiaj planuję późno pójść spać, bo będę miała jeszcze na głowie montaż, rozplanowanie kolejnego odcinka, także troszkę mi się zejdzie. Jeszcze chcę potrenować grę na pianinie. W ogóle zaczęłam dzisiaj, miałam pierwszą lekcję gry na perkusji i tak się zastanawiam, jaki zestaw perkusji, prawdopodobnie elektronicznej, zamówić sobie do domu, też żeby nie był zbyt duży, bo ja nie mam miejsca na kolejny instrument, a bardzo chciałabym się nauczyć różnych bitów. Dajcie mi znać, na czym wy ćwiczycie, jeżeli ćwiczycie grę na perkusji, jakie marki, jakie modele perkusji polecacie, a może nie polecacie od razu elektronicznej perkusji, tylko jakieś, nie wiem, pady czy coś w tym stylu, dajcie mi znać. A my przejdziemy sobie już do podsumowania. Jeśli chodzi o makijaż twarzy, to powiem wam szczerze, że o ile pierwsze wrażenie co do tego podkładu było takie, że pewnie będzie dla mnie za ciemny, pewnie jakiś lekko tłusty, to póki co, mimo tego, że troszkę mi ten makijaż, w szczególności oczu, zajął, to nie wyświeciła mi się twarz i ona nadal wygląda tak flawless, gładko, jedwabiście, naprawdę przepięknie ten podkład wygląda na twarzy, no jest troszkę za jasny, chociaż zwykle na tym kanale testuję troszkę za ciemne podkłady, więc dzisiaj dla równowagi był za jasny. W każdym razie w połączeniu z całym tym modelowaniem twarzy jakoś się to wyrównało i myślę, że nie ma dramatu. Jeśli chodzi o produkty właśnie do modelowania twarzy z Paezy, jestem zakochana, świetne formuły. Jeśli chodzi o bronzery, są najmniej tłuste. Ogólnie wszystkie te produkty są w punkt tłuste. Róże są takie troszeczkę mocniej kremowe, a jeśli chodzi o rozświetlacz, to nawet miał na sobie właśnie takie kropelki tłuszczu i faktycznie jest najbardziej kremowy, najbardziej tłusty, ale jeśli chodzi o jego wykończenie, to i tak ma w sobie dużo pigmentu, więc nawet można by się oszukać, że mam na policzku prasowany rozświetlacz, także wygląda to dobrze, nie świecę się, wiecie, jakbym była nasmarowana olejem, także to bardzo mi się podoba i wszystkie te produkty wam rekomenduję, bo mi się dzisiaj sprawdziły. A jeśli chodzi o eyelinery z NYX, jestem w nich zakochana, bardzo fajnie, precyzyjnie można nimi wyrysować kreski i też tak jak widzicie, one nie kruszą się w trakcie, mają lekki połysk, wyglądają tak właśnie lateksowo na powiece, także dobrze dopracowana formuła tym razem i myślę, że one nie będą już przysparzać mi problemów i frustracji, że wiecie, nasmarujecie się tymi eyelinerami po powiece, narobicie różnych kształtów tylko po to, żeby za pół godziny zobaczyć, że on się pokruszył. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądać pod koniec dnia, właściwie już w środku nocy, czy ten eyeliner pozostanie właśnie w takim kształcie, bo dzisiaj postarałam się, wiecie, tak solidnie przetestować, nie tylko do robienia ciapek, kropeczek i wiecie, rysowania jakichś tam kwiatuszków, tylko chciałam faktycznie porobić wyraziste linie, takie, które wymagają czasami swajpnięcia 2-3 razy i tego eyelinera w jednym miejscu może być czasami troszkę więcej, chociaż pigmentacja jest rewelacyjna i zobaczymy, jak to się utrzyma. Ale jestem dobrej myśli, muszę wam przyznać, bo wczoraj swatchowałam sobie wszystkie te kolory na grzbiecie dłoni i myłam oczywiście ręce kilkukrotnie, a i tak, słuchajcie, do dzisiaj rana, dopóki już tak intencjonalnie ich nie zmyłam z grzbietu dłoni, to jeszcze mi się fajnie trzymały i się też nie kruszyły. Także to chyba już, moi drodzy, wszystko na ten moment. Jeszcze usta, ale usta widzicie, jak wyglądają. Wyglądają mega soczyście, mega atrakcyjnie i może być to produkt fajny, ale więcej wam o nim powiem, jak wrócę do was na ostateczne podsumowanie trwałości, bo faktycznie wtedy stwierdzimy, czy moje usta zostały zafarbowane trwale, czy tylko do pierwszego zjedzenia pizzy. Także do zobaczenia później. Dobra, kochani, wracam do was. Tak jak obiecałam, udało mi się przetrzymać ten make-up dosyć długo, bo mamy pierwszą 33. Także tak prezentuje się makijaż na ten moment. Nie poprawiałam go, jeśli chodzi o usta, to nałożyłam jeszcze teraz tylko jedynie olejek z Golden Rose na pozostałości tej wody barwiącej z Clarins. I tak to się prezentuje. Jeśli chodzi o podkład, powiem wam szczerze, że wygląda to naprawdę ok. Nadal nie jestem jakoś mocno wyświecona, więc naprawdę duży plus dla tego podkładu, ponieważ spodziewałam się po tej pierwszej tłustości tego, że on jednak wyświeci się jak latarnia, a nadal wygląda to bardzo dobrze i makijaż jest utrzymany w ryzach. Tam, gdzie miał być glow, jest glow, a tutaj w strefie T i w strefie policzka, w szczególności tutaj przy nosie, jest to nadal całkiem
zdaniem fajnie semi-matowe, także na duży plus i muszę przyznać, że na pewno będę korzystać z tego podkładu. No może nie solo, chyba że solo w momentach, kiedy będę totalnie bez samoopalacza, ale do mieszanek jak najbardziej. Jeśli chodzi o eyelinery, jak widzicie, utrzymały się bez zarzutu i podtrzymuję, że jeżeli poszukujecie fajnych eyelinerów drogeryjnych w różnych kolorach, to jest propozycja zdecydowanie dla Was. Już długo z tak fajnymi eyelinerami się nie spotkałam, także naprawdę jest ok. Jeśli chodzi o te stemple, ja ich Wam nie podsumowałam przy tym pierwszym podsumowaniu, ale tutaj nie ma co podsumowywać. Jeżeli uważacie, że czegoś takiego potrzebujecie i może Wam się to sprawdzić, to ok. Możecie je kupić, natomiast jeśli chodzi o mnie, nie jest to rzecz, która będzie się u mnie sprawdzała, ponieważ ja zdecydowanie szybciej i efektywniej jestem w stanie wykonać brwi już sprawdzonymi produktami, cieniami, kredką i wspomagając się odrobiną żelu. No a tutaj miałam po prostu więcej roboty z tym całym czyszczeniem. Jeśli chodzi o usta, to powiem Wam szczerze, że nie jadłam pizzy, ale jadłam dużego burgera. Nawet zrobiłam zdjęcie pamiątkowe, żebyście mi uwierzyli. I to jest stan ust, jaki pozostał mi. W szczególności zobaczycie to na przebitkach. Tego pigmentu nadal jest dosyć dużo, chociaż wyjadło się i już usta nie wyglądały tak równomiernie. Natomiast jak na produkt, który ma być długotrwały, barwiący usta, uważam, że ten egzamin jakoś tam zdał. No bo wiadomo, że przy tłustszych rzeczach, jak jecie frytki, jakieś majonezy i tego typu historie, no to nawet najbardziej trwały produkt może się rozpuścić, już nie wspominając jakichś turbomatowych, zastygających po matkach typu Fenty Beauty, ta wiecie, welurowa ich ostatnia, no to po prostu by mi się rozpuściła po całej twarzy. A tutaj nadal te usta są zachowane w ryzach i wystarczyło odrobinę olejku z Golden Rose, żeby przywrócić się do życia, także ja jestem zadowolona. Także to już wszystko, moi drodzy, na dzisiaj. Modelowanie twarzy nadal w formie, także jestem naprawdę mega zadowolona z dzisiejszego makijażu i mogłabym w nim tak śmigać, aż przykro mi go zmywać, no ale muszę, bo idę spać, już czuję, że gadam od rzeczy, ale jest naprawdę bardzo późno. Ja też bardzo wcześnie rano, jutro wstaję, także lecę, kochani, lecę, już nie gadam głupot dłużej. Dajcie mi znać, co myślicie o tym make-upie, czy któryś z produktów przyciągnął Waszą uwagę, jeśli tak, to które, a może już coś testowaliście i jak Wam się sprawdza. Ściskam Was bardzo serdecznie, do zobaczenia niebawem w kolejnym odcinku. Buziaczki, pa, 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 pa.